Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Kibiców, którzy dziś przyszli tutaj oglądać galę KSW 78, była to chyba jedna z największych niespodzianek, jeśli chodzi o rozstrzygnięcie. Czy ty, jak tak patrzyłeś, przyglądałeś się przed swoim występem, myślałeś, wierzyłeś w to, że ta walka może się tak zakończyć? Tutaj będzie to najdłuższa kasta, kasta 6 terminów. Bună seara tuturor. Nu, eu n-am planificat knockout, cum am mai spus în interviul precedent. Eu am ieșit la luptă cu gândul să fac o luptă frumoasă. Deja knockout-ul, dacă a ieșit, asta e, face parte din sport. Nie planowałem knockout-u, ale po prostu wyszedłem na walkę. Tak, tak się wydarzyło i to się cieszy. No i najpierw chcę wszystkim podziękować, kto wspierał mnie go wiadomościami wszystkim i dziękuję jeszcze raz. Borys Mańkowski, no to była tutaj osoba, która, jak już ustaliliśmy, wzbudzała ogromne emocje i też wszyscy bardzo na niego liczyli. Ty przed tą walką, jak gdzieś tak teraz z perspektywy na to patrzysz, miało dla ciebie znaczenie to, że w sumie bardzo tu będzie mocno wspierany przez kibiców? No, no a wot important, că a avut suporturi, în clietcă nu sunt suporturi, în clietcă suntem doar noi doi. Și pentru mine asta nu a fost, nu a afectat la luptă. No, w klatce jesteśmy tylko we dwójkę. W dwójkę to zrobiliśmy, także no, on dawał sobie sprawę, że będą kibicować się Borysowi, ale kiedy wychodzisz w klatce, jesteś tylko w dwójkę i tam załatwisz tę sprawę. Dużo gierek mentalnych z twojej strony zaczęło się na ceremonii ważenia, od przerwania zdjęcia Borysa. W klatce dużo gestów, dużo uśmiechów, takich zaproszeń do walki. To był pomysł na właśnie złamanie Borysa Mańkowskiego? To jest o psychologii i sportu nostru. No i kiedy jesteśmy na lupty, to jesteśmy rzecz, to mintia rzecz. No i ratem to działa Fredeța asta în noi. No, no, wyszedłem z chłodną głową przed walką. Byłem spokojny, chociaż gdzieś tam były jakieś emocje, ale jak mówię, z chłodną głową wyszedłem, no i to się stało. Widzę błysk w twoim oku. Spojrzałeś na zwycięstwo Romana Szymańskiego. Czy chciałbyś doprowadzić do tego rewanżu? Szymańskie mówisz, Tchmacardi Łoki. W reserii jej rewanż Szymańskie? Da. Da. On mówi, że tak. Lupta noastră atunci s-a terminat prea ușor. Eu m-am traumat, din păcate n-am putut să continui lupta. Văzând că el acum a câștigat, eu cred că o să-mi dea organizatorul luptei la centură, campion. On mówi, że tak, kiedy się teraz dowiedział, że Szymański wygrał, to on by z nim zawalczył, brałby rewanż, bo w tamtej walce miał kontuzję, nie mógł dalej walczyć, ale teraz jak zauważył to, to mówi, że jak organizacja KSW zdecyduje dać rewanż, to on jest chętny, jest gotowy na to. Chciałem jeszcze zapytać o reakcję kibiców po walce, bo wiemy, że pokonałeś ikonę organizacji KSW. No właśnie, czy zaskoczyło cię to i co o tym myślisz? No bo jednak wiemy, że to były sportowe emocje i obu zawodników należy pozdrowić. Reakcja sportelor a fost urâtă din partea lor, dar eu n-am atras atenția la așa lucru. Noi suntem sportivi, asta este o disciplină și trebuie să respectăm chestia asta. No, się nie spodziewałem, że będą takie gesty, ale w każdym razie my jesteśmy zawodowymi sportowcami, także no, tak się skończyło. Nie było to jakoś fajnie, ale okej. Dziękujemy, gratulujemy zwycięstwa. To jest bardzo mocny kandydat do knockoutu wieczoru. Ostatni kandydat pentru knockout w serii. Da, eu sper că ăsta este knockoutul serii. Și sper că data viitoare o să vină mai mulți sponsori la mine. Mam nadzieję, że to będzie knockout wieczoru. No i też, że więcej sponsorów będą przychodzili do mnie. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję wszystkim.